Witam. Baldur's Gate 2, 24 odcinek. No i tak, ostatnio walczyłem tutaj w wieży strażnika, ale pokonała mnie ta wieża. Już się zaczęło robić za trudno, więc poczekamy, aż będę trochę silniejszy. Za jakieś tam, nie wiem, 3 poziomy może dam radę tutaj wiecie, przeżyć. No muszę mieć taką bardziej endgame'ową postać, bo tam naprawdę takie mocne demony się zaczynają. Tam chyba byliśmy, już trzecie piętro zaczynaliśmy. Podobno ma być chyba 5 pięter, no to już na trzecim trochę wymiękałem. Więc przejrzałem sobie wszystkie questy po kolei i oprócz wątku głównego, w którym też za bardzo nie jesteśmy za daleko, na razie to jestem w tej dzielnicy świątynnej, bo sobie przyszedłem odłożyć swoje rzeczy, bo ja w ogóle tutaj w którymś questie mi powiedzieli, że w tej świątyni mam swoją skrzynkę i tam zawsze przychodzę do takiej skrzynki i sobie odkładam swoje rzeczy. Ja nie mam takiego domu swojego, ale taką sobie wymyśliłem, bo tam jak robiłem questy, to powiedzieli, o, jesteś tutaj mile widziany w tej świątyni i dostajesz tam, w tej świątyni dostajesz tam pokój i razem z tym pokojem dostajesz tą skrzynkę, tam coś, coś powiedzieli o jakiejś skrzynce, no to właśnie zawsze sobie ładuję wszystkie rzeczy takie mniej potrzebne, czy po jakichś questach takie wyjątkowe itemy, których nie wiem do czego użyć albo co. No to sobie tam wrzucam. No i tutaj zostały te wzgórza, umarł. Był chłop i umarł. Są takie wzgórza. Ja a propos tych wzgórz, miałem w ekwipunku coś takiego, że jest jakąś karteczkę mam. To jest zeznanie podatkowe Wilgara Kiltieri. Znajduje się na nim lista posiadłości Fatkali oraz domek na wzgórzach umarł. I kilka questów mnie tam ciągnie, nie? Kilka questów tam jest takich, że mam tam coś znaleźć. Udaj się. Zbadaj sprawę zgonów na wzgórzach umarł. Delin został wysłany, aby znaleźć pomoc dla wioski Inwilzjali na wzgórzach umarł. Z jego opowieści wynika, że w tamtejszych okolicach często znikają ludzie i nie wiadomo, jaka jest tego przyczyna. Pewnie jakaś sekta. Mam porozmawiać z burmistrzem wioski, pastorem Lloydem Welgindrychianem, coś tam. Rozwiąż zagadkę w kanałach, to nie. No tak, chyba tam jeszcze coś tam było. W ogóle to coś, to znaleźliśmy, szukaliśmy jakiegoś chyba czarodzieja i jego nie było tutaj w mieście. I że tutaj karteczka było, że on ma jakąś chatkę też w tym umarł. No to dobra, no to wchodzimy. Dopóki nie, jeżeli po tym umarł nie pojawią się następne jakieś lokacje na planecie, to wrócimy do wątku głównego, a na razie idziemy tutaj. Bum. Już jakieś ludziki, królik. Dobra. Chwila, tam jakiś postument jest. O, już jakieś domki się zaczynają. Dobra, mapa, jak to wygląda? Duże. Dom pastora Lloyda. A właśnie jego mieliśmy znaleźć. Czemu tam robi? Kiedy to się skończy? Tak, musimy wrócić do naszego stada, no. Bo nam wilki wszystko zeżrą. Uspokójcie się wszyscy, proszę. Ja zapewniam, że robimy wszystko, co w naszej mocy. Czyli co dokładnie? A no właśnie, wynająłeś grupę poszukiwaczy przygód, prawda? Gdzie oni się podziewają? Cóż, jeszcze nie wrócili, więc... Och, jesteśmy zgubieni. Zgubieni, musimy uciekać z wioski. Trzeba nam uciekać, zanim więcej ludzi zginie. Zaraz, ludzie, spokojni, nie trzeba panikować. Proszę, wysłuchajcie mojego męża. Tak więc, poszukujemy nowych poszukiwaczy przygód, którzy przybyli tu, aby rozwiązać sytuację. Zaczyna się zabić te łogry i złe potworzyska. Tak, od czasu, gdy ta banda potworów wprowadziła się tutaj, nękają nas same kłopoty. One jedzą ludzi, od co? Oboje jesteście głupi, to z pewnością wilki pojawiły się na wzgórzach. Głodne muszą być. To nie wilki, głupcze, to umarł. Wróciła, żeby nas straszyć i porywać nasze dzieci. Czyli ta umarł to jest jakaś postać. Umarł. To są wzgórza, te umarł. Nie mów, że wierzysz w te bójdę, co po ludziach chodzi. Przecież to jasne jak słońce, że to wina tych ogrów. Ludzie, proszę, najpierw musimy się dowiedzieć, co się stało z naszą łowczynią Melirlą, a potem odnaleźć źródło tych mordów. Wkrótce przybędą nowi bohaterowie, żądni przygód, czyli my, siemano. Cóż, nie nadejdą dość szybko. Lepiej coś zrób, to albo trzeba nam będzie uchodzić do miasta, co by się schować. Staram się coś uczynić, ja, tylko bądźcie spokojni, popłoch jest złym towarzyszem. Wracam teraz do domu, wy też idźcie do siebie, proszę. A to ja chcę z tobą pogadać.
Czego chcesz? Co się dzieje w wiosce? Powiem ci, co się dzieje, panie. Wilki, które siedziały ostatnio laty w lesie, zaczynają nas atakować naprawdę. Już od kilku tygodni na nas żerują, zakradają się w nocy do wioski i rozdzierają ludzi na strzępy. Ich ciała znikają następnej nocy. To z pewnością makabryczny widok. Ja też je widziałem. Te wilki patrzyły na mnie z daleka. W ich oczach widać było spryt. Taka jest prawda. A może to jakieś wilkołaki są? Reszta wioski to sami głupcy, te ogry. Widziałem je i wcale nie są takie złe. I cała ta historia umarł to nic innego jak z tych bzdur. Nie próbowano zapolować na te wilki? Przekręty burmistrz wynajął Niziołka i jej trupę, aby zbadali, co się dzieje. Nie wrócili, rozszarpały ich wilki, jak sądzę. Po co wilki miałyby zabierać całą ciała następnego dnia? Nie wiem dokładnie, z pewnością nie jest to normalne. Po prostu się pojawiają i znikają bez śladu, tyle wiem. Nie próbowano zapolować na te wilki? Przeklęty burmistrz... A, już mówiłeś, co wiesz o tych ograch? Kiedyś należeli do tej samej, nie, do tej wielkiej budowniczej armii z południa Amn. Prawdopodobnie dezerterzy, widziałem ich w czasie patroli. Nie wygląda na to, żeby coś knuli. Do wielkiej budowniczej armii z południa Amn? To się zastanawiam, czy to czasem nie jest ta armia tamtej srebrzystej, ale to chyba nie o to chodzi. Przewodził nim wielki ogr Madulf. Jak sądzę, chcę, by go zostawiono w spokoju. Fakt, że bardziej jest skory do rozmowy niż zabijania, sprawia, że nie mam o nim najgorszego mniemania. Jakiś ogr, z którym da się dogadać, jakieś wilki są myślące. Nie próbowano zapanować, po co wilki miałby zabierać ciała. Co to za historia z umarł? Same brednie to wszystko. Jeśli chcesz coś się dowiedzieć o Umar, porozmawiaj w gospodzie z Vincenzo. On bardzo lubi rozprawiać o swoim tyłku. Dobra, słusznie. A tu jest ten pan burmistrz. Gdzieś. Już uciekł. Tak mnie bolą nogi. Króliczek. Nigdy w życiu tyle nie chodziłam. Proszę, czy moglibyśmy teraz odpocząć? A tu jest jakiś następny domek. Co to jest? Karczma? Oberża Umar. Czekajcie, bo tu jakieś ludziki stoją. To jest chyba ten szef, o nie, to jest ktoś inny. Witajcie, klienci. Ach, dzień dobry. Dzień dobry, panie. Miło jest ujrzeć w miasteczku nową twarz. To normalne, że odkąd zaczęły się te wszystkie zabójstwa, niewielu podróżnych się tu pojawia. Byłabym niezwykle rada, gdybym mogła pokazać ci nieco dóbr, jakie mam na sprzedaż. Muszę cię jednak uprzedzić, że nasze towarzystwo handlowe nie miało ostatniej okazji, by coś przywieźć. Stąd też zostały nam tylko resztki dóbr. Co mógłbyś mi powiedzieć o tych zabójstwach? Aj, toż żywcem bujda. Wiesz co, nie słuchaj tych wypocin, jakimi mogą cię uraczyć mieszkańcy. Sprawiają, że prawie uwierzysz, iż grasuje tu 500-letnia wiedźma. Widzisz, prawda jest taka, że watacha wilków postanowiła wybrać się na położe w pobliżu miasteczka? Na położone w pobliżu miasteczka tereny, by polować na ludzi. Jeśli nie posiadasz uzbrojonej straży, strzeż się zbyt dalekich wypraw. Przez co interesy idą słabo, i tak nasza kampania uważała, iż to, że uzyskaliśmy od rady prawo wyłączności w Invenzelle, było dla niej dobrodziejstwem. Teraz zaś tracimy tylko pieniądze. Czemu stąd po prostu nie odejdziecie? Cóż, niektórzy wciąż sądzą, że ten problem da się rozwiązać. Słyszałem, że burmistrz wynajął grupę awanturników, żeby się tym zajęli. Przepadli jednak jak kamień w wodę. Nikt nie chce podróżować w pojedynkę. Jeśli jednak nikt w najbliższym czasie nic nie zrobi, to może wszyscy razem się wyniosą. A tak, taki wstyd, jakby nie spojrzeć, to całkiem nieźle prosperująca wioska. Interesy z reguły nieźle tu idą. Pokaż mi itemy. Sztylet, coś tam, jakieś mieczyki, pierdółki. Ja jestem dobrze wysprzedany, mogę co najwyżej pociski kupić. Mikstura odporności nogi, no nie, kompletnie nic z tego nie jest. Naprawdę badziew macie tutaj, a nie mam jakiegoś do skanu czegoś? Raczej nie, jestem świeżo z miasta wróciłem, taki wiecie.
ogarnięty ze wszystkich itemów. A, tej pani, Hekstat, dałem wszystkie itemy do tej wieży, jak kiedyś będziemy wracać do wieży, bo ja potem nie będę wiedział, które są które i wszystko musiałem jej zostawić, że jak kiedyś będziemy wracać, to ona będzie miała wszystko pod ręką. Pożyteczne zabawki mam ja. Tak, tak. Tak, czego tutaj chcesz? Jeśli chcesz coś kupić, mów szybko, bo nie będę tracił czasu na takich jakby pewnie... Pokaż, co masz. Złoty naszyjnik, ciemne piwo, coś tam, sratatata, stargen, pociski niskiego poziomu, miksturki, mikstura geniuszu, inteligencja w ustrzeli maksymalnie do 25, działania 3 godziny. Bo inteligencja dodaje chyba damage mocniejszy, nie? Ten taki magiczny. Odporności na zimno, geniuszu, zręczności, złodziejstwo, antidotum, nie, nic nie masz, nie masz nic, co byś mógł mi dać, kolego. A co tam jeszcze gadasz? Co wiesz o dziwnych zdarzeniach, jakie rozgrywają się w tej wiosce? Nic i nie chcę wiedzieć. Chcę tylko wyjechać z tej śmierdzącej wioski. Jak tylko drogi znów będą bezpieczne, to nie jest odpowiednie miejsce dla kupców. Dobra, to nie. A ty, grubasku, co tam? Nie znajdziesz lepszych. Ach, wiem, że któregoś dnia jeden z tych ogrów przyjdzie i zmasakruje mnie, tak jak innych mieszkańców wioski. Ja nigdy nie myślałem o czymś takim, gdy zostawałem kupcem. Mogę zobaczyć, co masz na sprzedaż? Zbroje. Czemu wszyscy kupcy stoją w jednym takim kółeczku i tu nawet nie ma żadnego kramu, tylko tak sobie stoją mi z kieszeni, albo tak o, wiecie, taki płaszcz otwierają, a tam takie podwieszane na płaszczu, takie mają różne przedmioty. Co wiesz o tych morderstwach? Och, to straszne, czyż nie? Ludzie umierający na lewo i prawo, trudno teraz o klienta, ale to w sumie dobrze, ponieważ i tak nie mam dostaw. Ktoś powinien coś zrobić z tymi ogrami. Dobra, dobra, nie będę z ciebie słuchał, a ty kto? Fail. Rzuć okiem na moje towary. Co proponujesz? Ci się podobają. Mikstura leczenia, eliksir zdrowia, antidotum, mikstura regeneracji. Regeneracja 2 punktów życia na turę, czas działania 3 tury. Bez sensu. I historia jakieś. Nie znajdziesz lepszych. Co jest tu ciekawego? Mamy tu małe kłopoty, choć to nic, z czym poradziłby sobie tak uzbrojona drużyna jak wasza. Cóż, zginęło kilka osób. Największą stratą była łowczyni Myrlerla. Zniknęła, gdy poszła szukać pierwszej zaginionej osoby, jakiegoś wieśniaka. Jej chata jest na południowym wschodzie. Czyli tu gdzieś. Ale nie wiem, co tam znajdziecie. Tak naprawdę to nie bardzo mnie to obchodzi. Dobra, no to jak ci to nie obchodzi, to po co się odzywasz, lamusie? A tu jest jakieś przejście? Tu wygląda, jakby było jakieś przejście na mapie. No jest, takie wielkie. A tu kamień jest. A, pod kamieniem się idzie, bo ten kamień jest przezroczysty, bo on jest tak naprawdę wyżej. Łania. Ja tam powinienem jeszcze wioskę bardziej zwiedzać, a ja tutaj wyszedłem z wioski gdzieś na jakieś bagna. Tam łoś gdzieś stoi. Muzyczkę słyszę, jakby jakaś wielka wojna się tu toczyła, tu się nic nie dzieje. Subcio, mógłbyś pierwszy iść? O, właśnie. Wiewiórka. Czy to jest łoś? Tak! Tak, to jest łoś. Potwierdziła Jaheira. I jeszcze świstaka. No bij go. Zastanawia się, czy to... czy to moja tura, czy nie moja tura? Domek łowcy. Dobra, do miasta wracamy, bo jeszcze nie rozmawialiśmy z burmistrzem ani z nikim. Świstak musi zginąć. Oto moja zemsta! Dobra. A tutaj coś jest? Nie, zaraz, tędy też jest jakieś przejście do łowcy. No trzeba wejść do tej karczmy, oberży. Ekipa, zapraszam. Albo to miasto bardziej obejrzeć, bo w sumie tego burmistrza powinienem pierwszego zapytać. Jak to sobie wyobrażałam? Pomagamy innym i spełniamy dobre uczynki. W oberży się może prześpimy od razu na dzień dobry. No, chodźcie, chodźcie. Pastor. Dawaj kasę, złodzieju. Nie poznaję waszych twarzy. Chyba niedawno przybyliście do Imnes Vale. Czy mogę wam w czymś pomóc? Owszem, rozmawiałem w Atkali z chłopcem imieniu Dillion. Rzekł mi, że potrzebujecie pomocy. Chyba, że coś takiego było. Nie pamiętam, ale tam właśnie ktoś mi powiedział o tym, umarł. Naprawdę? A więc chłopak w końcu dotarł do miasta. Ach, miło mi to słyszeć, a więc przybyliście nam pomóc. Tak, no to przed chwilą powiedziałem.
Najpierw chcielibyśmy usłyszeć, co tu się dzieje. Ach, oczywiście, te ponure, to ponure sprawy. Sądzę, że miały mały Dillon. Opowiedział wam już część tej historii, ale czas opowiedzieć szczegóły dla waszego własnego mieliśmy dobra. Ostatnio parę morderstw i zniknięć. Ludzie są zabijani we własnych łóżkach, ich ciała znikają, a potem niektóre znajdujemy ze skórą wywróconą na drugą stronę. Zazwyczaj zwracamy się z takimi kłopotami do naszej miejscowej łówczyni, ale Merle, nasza jedyna obrona, zniknęła. A może ona się... jakaś wiedźma umarł, potrzebowała ciała i złapali tą łowczynię? I tą łowczynię przerobili, że ona tak jakby weszła w jej ciało i ona teraz jest jakimś zombiakiem z duszą tej jakiejś wiedźmy umarł i ona może wysyłać żołnierzy. Nie wiem, tak się domyślam. Bo jeżeli jest jakaś historyjka o jakiejś wiedźmie umarł i że znikła taka myśliwa, to możliwe, że już jej ciało zostało ukradzione i inna dusza weszła sobie do tego ciała. Tak mi się wydaje. Tak sobie próbuję, wiecie, przewidzieć, co, jak mógł ktoś wymyślić tą historię. Kilku ludzi poszło do jej chatki na południowy zachód. Ej, wcześniej powiedział, że południowy wschód, oszuści. No to południowy zachód od wioski, czyli tam właśnie byliśmy, tam przed chwilą, tam jak pokazuję palcem, tam bardzo daleko w tamtą stronę i tam widziałem tamtą chatkę. I nie znaleźli nawet śladu po niej. Ona nigdy nie znikała na tak długi czas. Boję się, że stało się najgorsze. Wkrótce potem zaczęli znikać pasterze i rolnicy z gospodarstw na obrzeżach wsi. Ludzie słyszą w nocy jakieś dziwne hałasy i nie mamy strażnika, którego poprosilibyśmy o pomoc. Na wszystkich padł blady strach. Jednak ludzie boją się wyjechać, aby w puszczy nie napotkać tego, kto stoi za tymi wszystkimi mordami. To jest najdziwniejsze, nie? Że jak mamy taką krainkę fantazy, mamy świat fantazy z potworami, a ludzie zakładają takie małe wioski, niczym nie chronione. To jest bez sensu. To się powinno od razu budować jakiś gród, albo w ogóle z takich większych miast nie wychodzić, jeżeli w świecie fantazy wszystko, gdzie nie pójdziemy, to jest pełne potworów, jakichś starych lochów i jakichś tych cmentarzysk potworów. Oczywiście każdy ma swoje własne wytłumaczenie na to, co jest przyczyną tej klątwy. Te ogry, mój mężu, wiesz, że to one. Moja żona Eidna. Tak wielu ludzi sądzi, że winna jest grupa ogrów, które pojawiły się w okolicy tuż przed tymi zabójstwami. To chyba prawdopodobne. Przebywają na wzgórzach zbyt blisko wioski. Tak, znajdziesz ich na wzgórzach niedaleko na północ stąd. Oczywiście inni twierdzą, że to stado rozrośniętych wilków, które już od paru lat grasuje po wzgórzach, a jeszcze inni mówią, że to sama umarł, wielka wiedźma ze wzgórz powróciła. Legenda mówi, że dawno temu to właśnie ona miała obyczaj popełniać podobne zbrodnie. Pchi, to tylko stare bajdy, umarł zniknęła ponad 500 lat temu w mężu. Tak, prawda, chyba powinienem cię ostrzec. Wynająłem już słynnego rycerza Mazi Fentan i jego trupę, ale nie powrócili. Nie wiem wiele o Ummar, ale to wszystko kojarzy mi się z jakąś złą magią. Być może ogr to jakiś potężny mag. Nie powinniśmy wykluczać takiej możliwości. Jeśli wilki są cieniami i tak się zachowują, to muszą być potwornie złe. Może to były wściekłe wilki, ogry. Ogry chyba by tego nie zrobiły. Choć nie mam pewności, to wszystko brzmi bardzo złowieszczo. Szczerze mówiąc, myślę, że trzeba najpierw obejrzeć tych ogrów i ich bandę, a dopiero potem ganiać za legendami. A więc, czy pomożesz nam? Jaką nagrodę otrzymam? Więc moja wioska jest w strasznej potrzebie. Tutaj jest tu powinno być w napisane, że więc moja wioska jest w strasznej potrzebie, a nie moja wioska jest w strasznej potrzebie. W ktoś tutaj nie nacisnął. Rzeknę ci tyle, jeśli położysz kres tym mordom, oddam ci zbroję, która należała do pierwszego łowcy chroniącego naszą wieś. On był moim przodkiem i odziedziczyłem po nim tę zbroję. Ponoć jest wzmocniona potężną magią ochronną. Oddam ci ją z radością i dorzucę trochę złota, jeśli ochronisz moją wioskę. Dobrze, pomogę ci. No, doskonale.
Proszę pani, idź do chaty Myrlili i dowiedz się, gdzie zniknęła. Moi ludzie są zbyt przerażeni, aby odejść tak daleko od wioski. Jej chata leży w dolinie na zachód od wioski. Łatwo ją znajdziesz na wzgórzach. Są jeszcze inne, starsze chaty, ale nikt ich nie odwiedzał od wielu lat. Albo idź na północ do rzeki i odszukaj tego Meldufa oraz wraz z jego bestiami. Jestem pewien, że przekonany. Jestem prawie przekonany, że to oni są odpowiedzialni za to wszystko, ale musimy mieć absolutną pewność. Z ulgą usłyszałem, że twoja decyzja jest właściwa i zechcesz nam pomóc, panie. W tej wiosce masz wstęp w każde miejsce. Jeśli zapragniesz czegoś jeszcze, przyjdź do mnie bez chwili zwłoki. Co tam masz? Nie, nic nie mam ci do powiedzenia, ta pani. Wyglądasz na porządną osobę. Błagam cię, pani, pomóż nam dowiedzieć się, jakie zło zabija ludzi w okolicy. Dobra, tylko najpierw was wszystkich okradnę. Dzięki. Już sobie nagrodę znalazłem. Tfu na was i wychodzę. Pokradłem was wszystkich i wychodzimy. Dobra, i teraz tutaj. A te dalej stoją sklepikarze. Dobra, jakieś ludziki. Trevor z GTA 5. Nie poznaję cię, powinienem. Jesteś krewnym, albo zabierzesz mnie do domu. To zależy, gdzie jest twój dom. No, oberża Vincenta nada się na mój dom, jak każda inna. Czasami sypią w stodole albo w stogu siana, czasem śpię w lesie. A teraz ostatnio, kiedy tyle tych mordowań i w ogóle to Vincenzo pozwala Talwivivowi spać na strychu. Poczciwy jest ten Vincento. Skoro mówisz, że to twój dom, to dlaczego pytasz mnie, czy cię tam zabiorę? Zastanawiałem się, czy jesteś kimś z mojej rodziny, czy to był mój dom. Czy ty myślisz, że pijak już nie pamięta? Dobra, co wiesz o zabójstwach? Ach, wiem, że ulice nie są bezpiecznym lokum dla biednego pijaka. Pragnąłbym gdzieś przespać. Dobra, no jakiś żul, nie chcę mi się z tobą gadać, nie masz nic do powiedzenia. Under. Najbardziej oberwało mi się tym kmieciom i pastuchom, co mają swoje ziemie na obrzeżach wioski. Nikt nie jest bezpieczny. Wystarczy tylko, że ktoś zostanie sam na minutkę. Nawet tutaj nie jesteśmy bezpieczni. A tu już jest lada. Wyglądasz na kogoś, kto potrafi władać mieczem. Czemu nie pójdziesz i nie zarżniesz ich, oszczędzając nam wielu kłopotów? Czy ja ci wyglądam na kogoś, co bije mieczem? Że chodzę z ogromnymi maczugami, a ona mi o jakichś mieczach gada. Witajcie i miłego dnia. Nazywam się Vincento. Proponuję wam usługi w mojej skromnej, szacownej gospody. Można gadać wiele o twojej gospodzie, Vince, ale określenie szacowna na pewno do niej nie pasuje, mam rację. Cichaj, chłopcze, i jeśli będziesz dalej wołać na mnie Vince, każę cię przywiązać do powały? Nazywam się Vincendo. To jakieś brednie. Usłyszałeś tę nazwę od sembryńskiego kupca i nagle nadołeś się jak dynia. Nie zwracałeś cię uwagi na chłopaka. To biedny dzieciak, którego przygarnąłem z litości. Prostaczek, który nie ma swojego miejsca. Czy mogę wam w czymś służyć, panie? Co wiesz o zabójstwach w okolicy? Ach, Vincent, to naprawdę, moja rodzina mieszka w tych stronach od dawna, bardzo dawna, i opowieści o wiedźmie umarł są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak, chyba nie chcesz wracać do tych bredni, co? Cichaj, chłopcze, może powinienem cię jednak oddać wiedźmie za podarek, co? Zostawić na jej progu z wianuszkiem czosnku na szyi. No cóż, myślałem, że zatrzasnąłeś już jadaczkę, ale w takim razie, pani, opowiem ci całą prawdę o tej wiedźmie umarł, a od tej historii z jedną ci uszy, jeśli wysłuchasz jej do końca bez dwóch zdań. Mi się wydaje, że ta historia z wiedźmią jest najbardziej tutaj ważna, bo wszyscy mi próbują to ignorować, a mi się wydaje, że to właśnie o to tutaj chodzi. Gadaj. Jak już mówiłem, moja rodzina mieszka w tej okolicy bardzo długo. Byliśmy tutaj, kiedy wiedźma pustoszyła okoliczne tereny 700 lat temu z okładem. Oni mówili, że 500 lat temu ono zniknęło. A ten mówi, że 700. Umarł to była podstępna wiedźma. Nikt jej nigdy nie zobaczył, chyba że akurat schodziła ze wzgórz, żeby porwać jakąś nieszczęsną duszę. Pasterzy, dzieci, wszystkich, co nie zachowywali się ostrożnie. Później tak ich męczyła, że mogłeś nocą słyszeć krzyki niesione po wzgórzach. Ludzie próbowali ją odszukać, ale znajdowali jedynie ciała ofiar zmasakrowane i martwe. Nie mam pojęcia, dlaczego jej po prostu nie zabili. Bo nie mogli jej odnaleźć, głupi chłopcze. Nie słuchasz. A poza tym
bowiem była potężną wiedźmą z całym mnóstwem czarów na każdą okazję. Co dziwne, panie, pewnego dnia umarł, zniknęła. Może ją ubito, może nie, ale mówią, że co około 100 lat wraca z duch na wzgórza. Teraz robi się naprawdę śmieszna ta twoja opowieść. Ostrzegam cię, chłopcze, jeśli przeciągniesz struny, wylecisz stąd szybciej niż potrafisz mrugnąć. Jak mówiłem, co około 100 lat wiedźma znów powraca. Ludzie znikają na wzgórzach i tylko czasami znajdują ich ciała. Kiedy umarł, nasyci się krwią, wraca skąd przybyła. Tak jest każdym razem. Ludzie łatwo zapominają, to jest ta wiedźma. Powiadam wam. Czy w ostatnich latach nikt nie próbował je odnaleźć? Tak, przed kilku laty przybyła w te strony grupa magów. Młodzi, niedoświadczeni, dwóch mężczyzn i jedna panna, tego jestem pewien. Zostali wysłani przez swojego mistrza, aby odszukać wiedźmę z Ummar. Tak przynajmniej mówili, całkiem miła grupka, ale chyba nie spodziewali się skórać nic szczególnego. Pamiętam, ich byli w porządku, jak na magów, znacznie mili się od tego gościa. Jermienia? Zaraz powinien zalać się w trupa. Chyba ten żul, co tam stał na wyjściu. Tak, święta prawda, cała trójka poszła na wzgórza i wszelki słuch po nich zaginął. W lesie znalazłem tylko pamiętnik tej panny. Następne ofiary umarł. To pewne jak słońce. Można to nawet wyczytać w pamiętniku tej panny bez dwóch zdań. Masz coś przeciwko, żebym rzucił okiem na ten pamiętnik? Tak, tak, możecie. Kilka miesięcy wstecz kazałem przyjacielowi skrybie sporządzić kilka kopii. Możecie dostać jedną, jeśli taka wola. Jedną albo dwie kopie. Powiedz raczej, że trzymasz cały magazyn tych pamiętników, tych cholerny bananowcu. To co, jeśli nawet taki jest, to dobra opowieść w sam raz, kiedy się na niej niemożebnie wzbogacę. Aha, zrobi sobie setki kopii, żeby to sprzedać jako jakąś historyjkę. A gdzie wówczas będziesz, mały gamoniu? Dałbym sobie rękę usiąść, że sam napisałeś ten pamiętnik. Nigdy, żebym nie zrobił podobnego. Proszę bardzo, panie, rozpoznajecie. Rozporządzajcie typ do woli, ale jeśli pójdziecie na wzgórza, miejcie się na baczności przed wiedźmą, jeszcze się bądźcie na baczności przed wiedźmą, jeszcze się nie nasyciła. O nie. Dobra, ale pokaż mi, co tam masz. Chcę zobaczyć, co oferuje za usługi. Dobra. Szlachecki dwór do spania. Nie można, aha, bo za daleko jest ktoś u mnie. A sobie pogulgajmy trochę piwka drogiego, bo mnie stać i trochę miodu pitnego. Dawaj miód pitny. Dobra, to już było tyle. Kilkaset lat temu odkryto żyły Mithrilu. Zaczęło się ich wydobycie. Pojawiły się świątynie, a bogate rodziny w Amn wykupiły ziemię. Wszystko zostało opuszczone, kiedy złoża Mithrilu się wyczerpały. Wielu przypisuje winę za morderstwa popełnione w wiosce stadu wilków, które pojawiają się w tym regionie od kilku lat. Podobno przewodzi nimi prawdziwy wilkołak. Kilkaset lat temu odkryto żyły ten... Aha, to już było. Niektórzy powiadają, że Ummar znowu pojawiła się na Niektórzy powiadają, że Ummar, czyli ta wiedźma, znowu pojawiła się na powierzchni. Zniknęła jakieś 700 lat temu, ale legenda głosi mniej więcej... Głosi, że mniej więcej co 100 lat jej krwawe rządy zaczynają się od nowa. Nasza obrończyni Merlilla zniknęła ze swojej chaty na zachód od wioski. Jeśli nie zastąpi jej inny łowca, to nie będzie nikogo, kto broniłby Invincial. Dobra, ale fajnie, nie? Taka historyjka się taka fajna rozwija się powoli. A ten stajenny? Jeśli po tym całym sztunkiem nie trzymasz ukrytego konia, to lepiej porozmawiaj z Vincentem, z Wincem, a nie ze mną. Chwytasz? Dobra, jeszcze raz. Teraz będziemy mogli spać. Musimy być wyspani, bo to któraś z naszej ekipy była śpiąca. Co wy tam macie? A, dziennik. Ten z Ummar. Pełno ma tych książek. Ten dziennik zdaje się należeć do uczennicy maga i opowiada o jej wyprawie do wzgórz Ummar wraz z dwoma innymi uczniami w poszukiwaniu dowodów na istnienie bajkowej wiedźmy. Trudno w tę historię uwierzyć, ale zdaje się ona oddawać przerażenie grupy, gdy się zgubili i gdy w nocy ścigał ich niewidzialny drapieżca. Pismo jest pospiesznie pisane kobiecą dłonią, a ostatnią stronę ledwo można odczytać.
Przykro mi ze względu na matkę Josielusa. Przykro mi, że ze względu na to, co się stało z Michaelusem. Coś tutaj jest z nami. Myśleliśmy, że to chłopi, ale chłopi nie są tak sprytni. Juchelius mówi, że to wiedźma. Słyszę ją, gdy śpię. Nie chcę spać, nie chcę spać, nie chcę. Tu dziennik się kończy. Dobra, spoko, wywalamy to na ziemię, mi tak to jest niepotrzebne. Aha. Aha! Aha! Rzeczywiście ma sporo kopii. A coś jeszcze sprzedajesz, bo tam było dużo. Co sądzisz o tych zabójstwach w okolicy? Chcielibyśmy wysłuchać opowieści. Nie, to już wszystko mówiłeś. Dobra, wy tam się wyzywacie za wszystko, co tutaj mamy. Śpiąca kobieta. Można ją ukraść? Zamknięte. No, zaraz nie będzie zamknięte. Tak? A da się okraść śpiącą kobietę? Gdzie jest ta Hextat? Cel nie posiada przedmioty godnych... no właśnie. Co jest moim zadaniem? Ta musi chodzić, tylko ona... Fajnie by było, jakby mogła zniknąć. Jeszcze raz. That's right. Cicho, cicho, ja muszę zniknąć. Nie mogę zniknąć, dobra, otwieraj tak po prostu. No tu była pułapka. Jak ty żeś mogła tego nie zauważyć, koleżanko? Skanuj. Rozbrojone, otwarte i wzięte. Magiczny pocisk i różdżka strachu. Różdżka czarodziejce, papierek dla czarodziejki. I chyba, co tam jeszcze było? Pieniądze chyba, nie? Księgarz. No, no, wyglądacie na taki. Przykro mi, ostatnie czasy nie mam zbyt wiele ksiąg. Interes marnie się kręcił, więc przeniosłem większość towaru do Kali. Właśnie to nie rozmawiałem z nikim od tygodni. Nie powodziło ci się w handlu przez te wszystkie nieprzyjemne wydarzenia w okolicy? Owszem, trzeba przyznać, ale mnóstwo. Ale mimo to w okolicy pojawiło się ostatnio kilka całkiem starych ksiąg, nawet co nieco co nieco wartych. Nic wielkiego, ale dzięki temu mam na życie. Życzę miłego pobytu, przynajmniej jak na takie okoliczności. A co tutaj jest? Koledzy, chodźcie, piwnica jest otwarta. O, burza z pierunami. Nie, stop. Tak? Tak, chciałem. Pauza. Dom Dzimienna. Dom, to jest domek łowcy. Dobra, pokaż mi tak. Dar. Mm-hmm. Och, witajcie, nieznajomi. Kim jesteś? Nazywam się Dar i nie jestem nikim ważnym, jak sądzę. Przynajmniej nikim na tyle ważnym, by ojciec mojej ukochanej pozwolił mi starać się o jej rękę. Nie, dlaczego nie? Moja ukochana to Kulety. A jej ojciec jest wpływowym czarodziejem i jest do mnie uprzedzony. Nazywa się Jeremin i wiem, że ma zamiar użyć Kelloty jako karty przetargowej w konszachtach między czarodziejami. Sądzę, że wbrew jej woli, choć nie miałem okazji, by ją o to zapytać. Wiem, że ona chce być ze mną, jestem pewien, ale jej ojciec na to nie pozwoli. Mam zamiar posunąć się daleko, by nas... Ma zamiar posunąć się daleko, by nas rozdzielić. O, ja nieszczęsny. Może porozmawiam z nim o twoim imieniu? Mogę usunąć jej ojca za opłatą, jak morderca. Nie bądź mięczakiem, idź i weź ją, a jeśli on się sprzeciwi, to go zabij. Nie, to ja z nim pogadam. Jestem pewien, że nie ma to, nie miałoby to sensu i nie chcę używać przemocy w tej sprawie. Nie lubię jej, nie lubię, w sensie przemocy nie lubię. I bez wątpienia Jelmin zniszczyłby mnie za pomocą magii. Miło, że proponujecie mi swoją pomoc, ale wydaje mi się, że nie można mi pomóc. Zostawcie mnie proszę z moim cierpieniem. What the fuck you? A czy on leży teraz na ziemi? Nie, on stoi normalnie. I rycerzyk z tarczą, z jakąś maczugą w ręku. Chcesz czegoś, przybyszu? Jeremin. Kto mi przeszkadza? To jest ten czarodziej. Jestem subciukiem, ty jesteś.
Subcio, cóż, nie poznaję twojego imienia, o ile tylko nie przysłał cię ten głupiec Dar. Nie mam nic przeciwko twojej obecności. A ja, ponieważ pytasz, jestem nikt inny jak Dzielmen, licencjonowany zakapturzony czarodziej z tej okolicy. Nie potrzebujesz więc biec i na mnie skarżyć, chłopcze. O, ten zakapturzony czarodziej, on powinien z tą, o tej Imoen powinien się z nim pogadać. I o tamtym maguchu, co zginął. Jesteś zakapturzonym czarodziejem? To czemu nie uczynisz nic z tymi zabójstwami, które tu mają miejsce? Nic nie robię, ponieważ nie chcę nic z tym robić. Mam ważniejsze rzeczy do roboty, a dopóki zakapturzeni czarodzieje nie każą mi uczynić inaczej, nie będę się w to angażował. Czy zatem możesz mi powiedzieć, co wiesz o tych zabójstwach? To pewnie wilki, ogry albo inna zwykła bzdura. Nie interesuje mnie ta sprawa. Czemu nie spytacie jakichś pastuchów, jeśli tak was to martwi? Jesteś zakapturzony? Czemu nie uczynisz coś tam z tymi zabójstwami? No to już mówiłeś. Tak. Cóż to za rzecz, którą robisz? Ach, jak miło, że ktoś zapytał. To mój przyjacielu nic innego jak golem z kamienia. Rzekłbym, że całkiem niezły kawał fachu magika. Ojejku, takie duże się to zrobiło, ta tabelka, że nie mogę jej obniżyć. Nawet nie widzę, co on tam robi. Niewielu innych magów poczyniło tę próbę. Rozumiesz, ten rodzaj golema jest dość potężny i niebezpieczny, ale ja posiadam wystarczająco duże umiejętności, aby go kontrolować. Aha, i dlatego tworzy wielkiego golema niebezpiecznego w środku miasteczka. Gdy już go skończę, będę miał doskonałego sługę i coś, co będzie mieć na oku moją córkę i jej odważnego dandysa, gdy mnie nie ma. Problem polega na tym, że brakuje mi jednego z kluczowych składników, krwi mimika. Jestem gotów zapłacić za nią całkiem pokaźną sumkę. Wyglądacie na poszukiwaczy przygód. Nie chcielibyście jej dla mnie poszukać? A co to jest mimik i gdzie można znaleźć? Mimik to jest taka skrzynka z zębami, że sobie podchodzi poszukiwać przygód, chce ją dotknąć sobie skrzynkę, a to nagle morda taka się otwiera z zębami. Mimik to ukrotna mała istota, zmiennokształtny, który lubi kusić i zabijać poszukiwaczy przygód, a wygląda jak skrzynia ze skarbami albo podobne przedmioty. No właśnie. Przeważnie mieszkają w lochach, ruinach i tym podobnych miejscach, choć nie mam pojęcia, gdzie można znaleźć jakiegoś w tej okolicy, dlatego szukam jego krwi. Jaką nagrodę oferujesz? Przypominam sobie, że mam gdzieś tutaj magiczny miecz, który wygrałem od tego głupca Tolgriasa. Nie będzie mi on potrzebny, ale jest cenny. Znajdź trochę krwi mimika, a ona należy do ciebie. Muszę wiedzieć, czym jest mimik i gdzie go można znaleźć. To już mówiłeś. No to spróbuję. Dobrze, chciałbym móc skierować cię w dobrym kierunku, ale jeśli uda ci się znaleźć to, czego szukam, wiesz, gdzie jestem. No i idź już, chłopcze. Ach, to znowu ty, chłopcze. Nie podejrzewam, że udało ci się znaleźć tę krew mimika. Nie, ale mam taki zamiar. Nie, i nie mam już zamiaru. Nie, no mam zamiar. No zatem idź, szukaj. Czyli to jest ten golem, kamienny golem. Kamienny golem nie ma nic do powiedzenia. A, to jest ta dziewczyna. Hej tam! Nie wiem, czemu ojciec mi na to nie pozwala i tak nigdy nie będę czarodziejką, którą chce ze mnie zrobić. I dobra, ty znikasz. That's right. Ale szukaj tych pułapek, bo tu możesz za chwilę pomacać. Oj. Czyli on wszystko widzi, nawet jak wygląda, jakby nie widział. Chyba, że sobie pootwieramy tylko te skrzynki. O, dla expa, ale już ich nie otworzę, tak. Wiecie, bo on już mnie zabija. Ale przynajmniej sobie poćwiczyliśmy otwieranie zamków. O, miksturki masz. Subcio, coś dla ciebie. Te fiolki pozwoli nam wziąć. Dobra, uciekamy stąd. Kim jesteś, ciągle coś tam? Możesz mi powiedzieć coś o Mendersach w okolicy? Och, tylko trochę, już dawno nie byłem we wsi. Rozumiem, że wilki stały się bardzo aktywne. Mam rację, mogę myśleć tylko o kandydaty. O co chodzi? Dobra. A może on by znalazł tą krew mimika, to by dostałby tą żonę. Olaju, poszukiwacz przygód! To ma głos tego, Asha Ketchuma z Pokémonów w polskiej wersji językowej.
Pani, nazywam się Dilbert. Ja i moi tutajsi przyjaciele chcemy być takimi samymi poszukiwaczami przygód jak ty. Też naprawdę silnymi i potężnymi. Tak, chcę być łowcą i ochraniać wioskę. Chcę być wielkim wojownikiem, tak jak mój tata. Wiem, że potrafilibyśmy, ale wszyscy nam mówią, że jesteśmy zbyt młodzi i takie tam bzdura. Takie mam zdanie. Jako, że ty już należysz do poszukiwaczy przygód, panie, miałem nadzieję, że może kupisz nam kilka mieczy półtora ręcznych i trochę piwa. Dilbercie, nie zapomnij o piwie. Tak, chcemy być prawdziwymi mężczyznami. No, w takim razie miecze i trochę piwa. Jeśli damy ci pieniądze, panie, kupisz je nam. Mogę wam co najwyżej drewniany miecze kupić, a piwa to nie, mogę wam orężatkę w proszku kupić. Kim jestem, by obok już lizaka, kim jestem, by odmawiać młodym? Zdobędę dla was wasze miecze i piwo, jeśli tego sobie życzycie. Przyniosę wam te miecze, piwa jednak nie. Ledwo się wam mieszek na brodzie pojawił. Kupię wam piwo, chłopcy, ale... Zapomnijcie o tym, chłopcy, mam ważniejsze rzeczy. Tylko miecze wam kupię, piwa ja dzieciakom nie będę dawał. W porządku, z 3,5 rocznymi mieczami to już będziemy mogli zostać poszukiwaczami przygód. Oto trochę złota, jakie uzbieraliśmy. Dzięki, panie, jesteś super. Au! Drużyna zdobyła złoto, 100 sztuk złota. Ach, daj temu spokój, Wilpsyn. Przynajmniej dostaniemy jakieś miecze. Zgromadź. A, zgodziliśmy się coś tam. Stop. Polowanie na coś tam. Rozwiąż zagadkę w kanałach. Zgórze umarł, znajdź krew Mika. A gdzie jest to o tych mieczach? Dostałem pieniądze. Ja bym chciał tym dzieciaczkom kupić miecze. Znajdź opiekuna, spotkanie z złotą czyszczynią. Coś tutaj to musi być. Zbadaj sprawy na wzgórze umar. Pastor to nie. Tu jest ta krew Mimika. Podróże raczej na film całe. Zgodzimy się kupić kilka mieczy dla trzech młodych poszukiwaczy. Dobra, co oni mają zamiar się wpakować? Dobra. Czyli to coś, nie? Masz nasze rzeczy? Nie, ale będą wkrótce. Nie jesteś stąd. Wiedziałem. Będziecie mieli wkrótce miecze. Poszukiwacz przygód. Chwila, tam byli ci handlarze. Któryś był od mieczy. Chyba nawet ta pani. A, dzień dobry panie, bla bla. Co mogłeś powiedzieć? Zabójca, co masz na sprzedaż? Ale przecież one nawet nie uniosą takich półtora ręcznych mieczy. Półtora ręczny. Mały sztylet. To teraz się mogą bawić takie dzieciaki, a półtora ręczny to ich przygniecie. O, taki jestem podekscytowany. Zapytaj go. No, masz te rzeczy? Tak, mam wasze miecze. Nasze miecze! Jesteś super, panie. Chcę mój miecz natychmiast go podtrzymać. Idziemy w poszukiwaniu przygód. Aha, no to idźcie sobie, zgincie. Kajenia. Obcy. Witam, panie. Kim jesteś? Mam na imię Kadzie. Przybyłam tutaj z mamą i papą, by uciec od złych ludzi, którzy wszystkich zabijają, ale gdy dorosnę, będę wielkim wojownikiem i zostawię to miejsce na dobre. Co wiesz o tych złych ludziach? Mama i papa mówią, że ja tylko plotę bzdury, ale to nieprawda. Ja ich naprawdę widziałam. Kilka tygodni temu prowadziłam do domu krowy, ale... Prowadziła mnie ścieżką przez las, ponieważ tak jest szybciej, nawet jeśli mama nie lubi, gdy tamtędy chodzę. Ale przechodzę obok domu łowczyni. Marilla zawsze była dla mnie bardzo miła. Dawała mi cukierki. Co to o nich mówiła, że robi je z żywicy. I raz to mnie nawet zabrała na ryby. Ale gdy tamtędy przechodziłam, zobaczyłam ten duży czarny cień wchodzący do jej domu, a zostawił on za sobą spory czerwony ślad. Wyglądało to jak krew. Był taki duży i przerażający, wyglądał jak wilk, potwór. Tak się zaczęłam objawiać o Marylle, że poszłam i powiedziałam o tym mamie i papie, ale oni mi nie uwierzyli i kazali przestać opowiadać bajki. Ale to prawda, panie, serio. Gdybyście udali się do domu, to z pewnością coś byście znaleźli. To kawałek na zachód od wioski, tam w dolinie. Nikt tam nie chce iść, bo wszyscy są przerażeni, ale wiem, że coś widziałam, panie. Dobra, ja ci wierzę. Pastuchy jakieś.
Dobrego dnia, życzę. Tak, chcę ta czego? Kim jesteś? Cóż, nazywam się Dal. Razem z żoną i dziećmi pasę krowy i inne takie. Na polach przybywam do wsi. Tam nie jest już bezpiecznie. Wiem, że znikły dwa inne stada i chłopcy też nie są bezpieczne. Chłop Jakob i jego żona zostali wypatroszeni, a ich trupy zniknęły. Same straszne rzeczy. Co masz mi powiedzieć o tych zabójstwach? Cóż, to na pewno te łogry, jakie w pobliżu są potworzyska, to są i zabójstwa. To są i zabójstwa, a że jak są łogry, to są i zabójstwa. Moja żona myśli, że to wilki, ale to tylko głupie gadanie. Ale wilki polowałyby na krowy? Nie, a nie ginie więcej krów niż od czasu, gdy wilki się pojawiły parę lat temu. Ludziska panikują, oj tak, Gross to tamten gada o tej wiedźmie, a moja córka Kadie wygaduje nielepsze historie, żebyście ją usłyszeli, te ogry. I one przyjdą i wykończą nas wszystkich. Dobra, bla, bla. Uważajcie na siebie. Dziwnie mi się z nim gada. Wszystkiego dobrego. Niewielu obcych tutaj coś tam jest. Z ostatnimi czasy nazywam się Gross. Przybyliśmy do tej wioski po tym, jak kilku z nas zabito, ale po prostu... Albo po prostu zniknęło. Pasterze, rolnicy, wszyscy z sąsiednich ziem. Burmistrz wysłał kilku ludzi, żeby dowiedzieli się, co się dzieje, ale wiem, co jest grane, to umarł. Wiedźma wróciła i teraz nikt nie wraca ze wzgórz. Umarł? To stara, potężna wiedźma ponad 500 lat temu rządziła tymi wzgórzami, zniknęła. Nikt nie wie, gdzie, ale teraz na pewno wróciła. Tutejsi ludzie, wiem, że oni mi nie wierzą, ale oni nie zapuszczają się tak daleko na wzgórza jak ja. Późną nocą słychać odgłosy nie z tego świata. One każą ci wierzyć, że wszystko jest możliwe. Jeśli mi nie wierzysz, to zapytaj Vincenta. Znajdziesz go w oberży. On wie więcej o umarł niż ktokolwiek inny. No, gadałem z nim. A kim ty jesteś? Witaj, panie. To zły czas. Przybywasz do naszej ustronnej wioski. Kim jesteś? Wołają mnie Małgoś. To skrót od Małgorzaty. Moim mężem jest Dele, ale to jeden z pastuchów. Uciekamy z oberży wioski, bo lękamy się wilków. Wilków? Latoś wilki bardzo są zaczepne wobec ludzi. Kradną i odgryzają zwłoki. Dobra, no o wilkach ona gada. Tak. O, jakiś umarł też jest w tej okolicy. Wilki zawsze były groźne, bla, bla. Kim jesteś? Chcę wrócić na pola. Tu mi się nie podoba. A ty kto? Ostatnio coś parszywo tam... dobra rzecz. Wszyscy zwiewy do wioski z naszych farm. Nic dobrego z tego nie będzie. Nie wiem, jak wy, głupcy, możecie wędrować po tych, w tych swoich metalowych przebrankach w tę gorączkę. Na twoje miejsce uważałbym, do kogo mówię, chłopie. Ktoś może przypadkiem odciąć ci język. To cena bycia poszukiwaczem przygód, dobry człowieku. Zaprawdę to świat głupców, a ty jesteś z nim najmądrzejszy. Zaprawdę to świat głupców, a ty jesteś z nas najmądrzejszy? A tak powiem. Gorąc w żaru się zatem w wasze stalowe mózgi. Zabierzcie swoje szaleństwo gdzie indziej. Dość mamy problemów z tymi morderstwami. A mogę cię zabić? Co się stanie, jak cię zabiję? Tak się nie robi. Co się nie robi? Powinniśmy być szlachetniejsi. Nie, normalnie się zabija ludzi. Co ty gadasz? To chyba wszystkie drogi prowadzą do tego domku tej naszej pani. Tej myśliwej. Tam powinniśmy znaleźć odpowiedź. Gnoll, Minotaur. Właśnie wyszliśmy z wioski, już się jakieś potworki pojawiają dziwne. Dobra, Gnoll i Minotaur sobie tam mieszkają. Tu. A będzie tam gdzieś przejście. Wiewióra. Bum. Pięknie. Też szukam, gdzie jest ta wioska, wiecie. Tych ogrów. Tu jakieś schody ładne na górę. Dobra, porozmawiajmy i koniec. Derek, ty jesteś od tych czarodziejów, którzy szukają Wilgera, prawda? Nie, nic, jakiego Wilgera? Łamca, nie pozwolimy, by nasz pracodawca był tak szczuty. Nie, chwila, to dobra.
To już wiemy, że tam na schodach są jakieś złe ludziki. A tu jest ten domek tej pani. Tylko kurde, teraz będziemy musieli dookoła obiec cały łania. Stop. Czyli tu jest wejście na górę. Widzicie, trochę ekspa tam zawsze się posypie z tych zwierzątek. Ciach. O, co to jest? Jaskinia umarł. Dobra, czyli tak, teraz mnie interesuje dojść do tego domku. Czy ja muszę przez miasto, czy tędy? A, tu to jest przejście, dobra. Super. Domek tej pani. Czyli drzwi tutaj gdzieś powinny być od góry. Tu gdzieś drzwi powinny być, a tutaj są. Powinno być coś jakby krew. A ty też niuchaj tutaj. Coś tu leżało na ziemi, jakiś papierek. Notatka do Mazzi. Dobra, subcie, niech to weźmie. W Walgu podróżowaliśmy dzisiaj w poszukiwaniu wilczego legowiska. Moje własne rozpoznanie terenu potwierdziło podejrzenia Merilil, że w pobliżu grasuje duża watacha wilków. Na załączonej mapie zaznaczyłam przypuszczalne legowisko wilków. Jeśli możesz, to wyrusz za nami, ale uważaj na siebie. Nie możemy sobie pozwolić na kolejne tajemnicze zniknięcie. Pozdrawiam. Mazi. Na tej samej kartce narysowana jest prosta, ale wyraźna mapa. Zaznaczono na niej ścieżkę prowadzącą przez zalesiony teren na północy regionu Invisible. Dobra, skopiowałem sobie i wyrzuciłem z powrotem na ziemię. Dziennik Mirilleri. Wiele zapisków nie dotyczących twoich obecnych kłopotów możesz opuścić. Filmy Mele 7. Katai znów przyszła z wizytą, słodkie dziecko. Tak bardzo chce uczyć się ode mnie, jak postępować z dzikimi stworzeniami. Czyli ta dziewczynka taka, co te krowy pasła i przechodziła obok. Jakiś, nie wiem, dzień 12. Mroczne stworzenia wędrują po lasach. Kilku ludzi z miasta zostało zabitych przez jakiegoś nieznanego drapieżcę. Każdy ma swoje zdanie na temat, co zabija. Najdziwniejsze jednak to, że nad ranem ciała znikają. Wprawia mnie to w zdumienie, bo większość znaków wskazuje na sforę wilków, która jest w okolicy od dłuższego czasu. Wilki nie zabierają jednak ciał. A może tacy w mieście, może ktoś jakiś zjada te ciała. Jakiś 13 dzień, czy dzień później. A może trzeba by raczej powiedzieć wilkopodobne stworzenia w nocy, będąc na patrolu. Często widywałem niewyraźne sylwetki tych wilków przebiegających obok mnie. Próbowałem przyciągnąć ich uwagę, ale mnie ignorowały. To bardzo dziwne, ale odniosłem wrażenie, jakby były kontrolowane przez kogoś innego. Lata temu rozmawiałem z przywódcami sfory i byli serdeczni, a teraz albo ode mnie uciekają, albo boję się to powiedzieć, próbują mnie podejść. Dzień jakiś taki 21, tam z tydzień później. Jest prawie południe i nadal las wokół mojej chaty wydaje się pełen cieni. Ptaki nadawały jak najęte, a większość zwierząt dawno pouciekało. Dziś po południu zamierzam znaleźć legowisko wilka. Narysowałam nawet mapę. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie wilki są sprawcami ostatnich zajść. Ale co za wilki... Za wilki się tak zachowują, wilki o przebiegłości ludzi. I jest jeszcze szept w mojej głowie. Na razie jest słaby nad ranem, ale kiedy śpię, śnię tylko o tym głosie i twarzy, która się za nim kryje. Czy to ma związek z głosami? Nie wiem. Myślę, że nim słońce zajdzie dziś wieczorem, będę znał odpowiedzi na moje pytania. Identyfikacja. Kasa i bełt. Ty sobie weź ten zwój. Ciach. I pochowaj sobie te zwoje. Ciach. Z tym sobie weź tą strzałę trującą. Pusta beka. Jeden złoty. Czy a ty, koleżanko. Potrzebna? Ciach, ciach, ciach. Dobra. Już naprawdę nie ma żadnych innych ukrytych miejsc. O! Ten dom ma jakieś przejścia. Ty, tu powinno być jakieś do naciśnięcia chyba coś. A jakbyśmy wyszukiwanie iluzji, tak jakby tutaj by mogło się coś otworzyć w tym miejscu, bo tu dookoła jest jakieś obejście. I tutaj, zaraz, bo tutaj widzę jakiś tunel, tutaj widzę jakby jakiś tunel, ale nie wiem.
Mam to skanowanie włączone. Czasami powinienem widzieć takie fioletowe. Dziwne, czemu to takie jest dookołulne? Coś tam. Co jest moim zadaniem? Dobra, no niewiele się dowiedziałem, tylko to leży gdzieś na północy. Tu jest jaskinia, a tam jest jakiś gnol i minotaur. Może z tym gnolem i minotaurem pogadajmy, bo zanim z tych ludzików, co mnie atakują, spotkamy. A koleżanki, wszystkie jesteście na dysta ustawione? Dyst. Dobra. Za mną, mój ty haremie. Za mną haremie, idziemy naprzód. Gdzie była ta jaskinia? A tutaj za nami. Dobra, idziemy do tego gnola i minotaura. Oj, sporo was tutaj jest. Stać, ty być człowiek, ale ty nie być z ludzka wioska. Czemu przebywać? Czego ty chcesz? Chcę wiedzieć, dlaczego ludzie z wioski są zabijani. Musimy, nie zabijamy nijakich ludzi w wiosce. Myśmy nie pragniemy nijakich kłopotów z waszą gromadą. Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę? Zawsze Maldurf i kamraci ścigani i nielubiani, bo jam jest ogr. Myśmy chcemy żyć w spokoju. My przybyli tutaj tu księżyc temu. My starali się osiedlić na chwilę, tak? Wkrótce potem kamraci znikali, jeden drugi znika. Niektórzy kamraci znaleźli nieżywi, bez skóry. Niektórzy kamraci nie znaleźli Maldurf, nie wie kto zabójca. Maldurf zmartwiony. Coraz mniej kamratów musimy. Myśmy podoba się tutaj, ale tutaj coś złego. Zabijać kamratów, bardzo złe. Czyli jego ludzi też to coś zjada. Nie wierzę ani jedno słowo, czas wymierzyć wam karę. Twoi towarzysze także są zabijani? O co chodzi? O co tu chodzi? Jak myślisz? W takim razie jasno widać, że nie jesteś odpowiedzialny za morderstwa wsi. Dobra, powiedz mi, co ty myślisz o tym? Maldurf nie wie. Może wilki, może zła magia. Nikt nie widzi, co zabija kamratów. Przychodzi w nocy, może jakiś, może cień jakąś? Nie wierzę w twoje, rozumiem. Dobra, zostaniesz tutaj, nie zabijecie. Czekaj, nie atakuj. My potrzebujemy, żebyś ty ponieś słowo do ludzkiej wioski. Ludzie uciekać, kiedy Maldurf przychodzić, więc ja potrzeba, żeby twoja gromada wyręczyła. Zaniesie słowo, tak? Jakie słowo mam przekazać wiosce? Chcę. Maldurf nie chce śmierć. Maldurf chce nie chcieć walka, tylko pokój. Powie ludziom z wioski, może Maldurf i kamraci będą chronić wioskę, ochraniać przed orkami, ogry z gór, tak? No. Oni się zgłaszają na to, żeby być ochrońcami, obrońcami wioski. Ludzie pozwalać nam zostać wtedy i nie pozywać rycerzy? Może raz na księżyc pozwala nam przyjść i kupować jadło i towary. Maldurf czynić układ z wioską, jeśli ty ich zobaczyć, to powie. Myśmy nie chcemy kłopotów. Dobra, przekażę burmistrzowi twoje słowa, ale nie mogę nic obiecać. Dobra, powiem. Maldurf szczęśliwy, może kamraci żyć w spokoju, jeść dobrze, radować się, czynić dobra rzecz, może ludzie coś tam, dobra. Wy możecie być w przyszłości ochroniarzami. Ogr, gnol, wszyscy. Nie chcemy krzywdy. Wy nie atakować, my chcemy pokoju. Skądś zwój tutaj leży. Myślę, że tego nie zrobię. W zasadzie zdecydowałem, że szybciej będzie skończyć z wami. Nie, powiem, że to nie wy. W sumie i tak mogę ich w każdym momencie zabić. A ty gdzie idziesz? A, tak się rozglądasz, minotaurze. A co tutaj macie? Jakieś wejście na górę. A jakbym wyszedł tutaj gdzieś poza ekran, to nie odsłoni mi się, bo w Baldurze 1 tak było, że z której strony się nie wychodziło. To się odsłaniały takie na wszystkie strony świata i trzeba było każdą lokację na wszystkie strony, tak wiecie, obejrzeć. Dobra, wlazłem tutaj gdzieś na górę, a tam jeszcze w tamtą stronę widzę, że jest przejście. Ale to chyba tak wiecie, tylko do krawędzi świata. Chyba, że to jakaś będzie... A nie, no to jest krawędź świata. Tak, się nie odkrywają, czy na północ, czy na bok wychodzę, to jest zawsze to samo. Dobra, mapa. No ta jaskinia mnie bardziej interesuje niż ten ludzik jakiś, co mnie zaatakował tam od góry.
Ale chyba z tym ludzikiem od góry najpierw się spotkamy. A mogę się jakoś zaczarować, żeby być już gotowy? Przywołanie boskiej mocy. Ty, a właśnie, poza odcinkiem dałem swojej drużynie kilka jakichś czarów i chyba ta pani miała coś takiego, o, jak przywołanie chowańca. Takiego jakby kotka czy coś. Możesz to wyczarować? Chciałem zobaczyć, co to jest. Coś tu się wyczarowało? Rzuca czar przywołanie chowańca, jedynie główny bohater może rzucić zaklęcie przywołanie chowańca. Co ty nie powiesz, to po co ona ma to zaklęcie w kieszeni, lol. Tylko główny bohater może przywołać chowańca. Fuck you. No to po co ja jej to dałem? I że ten chowaniec ma mi pomagać, że ma mi coś podpowiadać, że powinien być taki fajny, jakby jakiś taki gadający kotek. Że gdzieś powinien chodzić ze mną i tak wiecie, i mi tam doradzać. Jakaś w dole, jakaś świątynia jest. Jakiś zamek. Dobra, doszliśmy do tego ludzika. Porozmawiajmy i koniec. Ty jesteś od tych czarodziejów, którzy szukają Wilgrasa, prawda? Nie, nic z tych rzeczy. Tak, szukam Wilgrasa, a nie szukam zwady. Odejść, nic się nie stanie. Nie wiem. Nie wiem, czy ja szukam takiego Wilgrasa. W takim razie już idź, wynocha. Czekaj, kim ty jesteś? Stop! No i uciekł mi poza ekran. Ale dobrze, że go nie zabiłem. Może coś będzie chciał ze mną później gadać, bo on do wioski chyba się wrócił. Niedźwiedź Grizzly. Cześć, niedźwiedź Grizzly. Nie zabijaj mi zwierzątek. Trochę HP straciłem nawet na tej walce. No, z której strony nie wyjdę, nie pojawiają się nowe lokacje. Tam na górze coś się nie pojawiło? Nie, tu mi się wydawało, że coś zobaczyłem. Co to jest? Chatem Wilgera. Łania. Stop. Jak się tutaj wchodzi do tej chaty? O, oto moja zemsta. A tutaj są jakieś drzwi. No to wiecie, tak z daleka jak się patrzę, to nawet nie widać żadnej klamki ani nic, tylko tak trzeba jeździć dookoła. Mi to się wydawało, że to tak jakby w dole, w kamieniu, to było w głębokości, a to jest tak normalnie na tej naszej wysokości. Ty koleżanko. Ja już nie ufam wszystkim, do każdego domku, do którego wchodzę, to nie ufam tym domkom. Dobra, subcio pierwszy. Hej tam. Kolejni zakapturzeni albo ich sługi. Nie ma wątpliwości. Klnę się na bogów, że żywi nie zaciągniecie mnie do tej przeklętej kuli. Jakiej kuli, co ty gadasz? Ty, on wygląda... Mieliśmy takiego podobnego ludzika, takiego Azjatę na początku gry, a później ja go kompletnie nie mogłem znaleźć. Szukałem go i takiego Azjatę i nie mogłem go znaleźć, ale to jest jakiś ktoś inny. On chyba będzie mógł być w naszej drużynie. No ale jak zawsze nie ma miejsca u nas w teamie. Masz rację, zostaliśmy wynajęci, by dostarczyć cię przed oblicze czarodziejów żywego lub martwego. Nie pamiętam czegoś takiej historii. Mieliśmy coś takiego? Bo my kogoś szukaliśmy i mieliśmy kogoś do czarodziejów chyba. Ty, chyba właśnie ten czarodziej z miasta nie chciał z nami rozmawiać, bo mieliśmy kogoś przyprowadzić. Przychodzę od czarodziejów, ale nie wspomnieli mi o żadnej kuli. O czym ty mówisz? Nie jestem niczyim sługą, o co ci chodzi? Nic mnie to nie obchodzi. Nie wyjdę stąd bez złota albo twojej krwi. Wybór należy do ciebie. Nikt mnie tutaj nie przysłał. Powiem, że przychodzę od czarodziejów, ale nie wiem nic o kuli. Kilka tygodni temu w dzielnicy slumsów Atkali pojawiła się kula sfer. Zbudował ją mój przodek, nekromanta Lavok, i z myślą o podróżowaniu między sferami. Lavok zniknął wraz z kulą przed z górą pięcioma wiekami. Słuch po nich zaginął aż do teraz. Nie mam ochoty na spotkanie ze swoim przodkiem i jeszcze mniej uśmiecha mi się pomaganie zakoptyżonym czarodziejom, którym wydaje się, że jedynym kluczem do tej kuli jest moje ciało, żywe albo i nie. Ach, więc to dlatego oni chcą twojego ciała, żeby dostać się do wnętrza kuli i zabrać to, co jest w środku, subcio. Nie możemy na to pozwolić. No jak nie? Jak tam są ciekawe pewnie jakieś itemy. Co ty gadasz, Arie? Próbowali zmusić mnie do współpracy i musiałem ratować się ucieczką. Ukryłem się aż tutaj, aż do waszego przyjścia. Sądziłem, że z powodzeniem. Wydaje to mnie, żeby cię ująć i chyba dotrzymam, co proponujesz. Dlaczegoż mielibyśmy ci wierzyć? Przecież możesz kłamać. Dlaczego mógłbyś obawiać się Lavoka? Przecież twój przodek już pewnie od dawna nie żyje. Coś takiego. To pech czarodziei, wynajmniej mnie coś tam...
Nie można jakoś wyperswadować zakapturzonym czarodzieju, by dali ci wreszcie spokój. Szkoda, że mnie... Szkoda, ale mnie interesuje tylko zysk tej eskapady, krew albo złoto. Dlaczego miałbyś się obawiać tego lawoka? Przecież to twój przodek, nic się nie stanie, on pewnie jest nieżywy. Minęło wiele czasu, ale o ile wiem, podczas podróży między sferami czas może płynąć zupełnie inaczej. A jeśli chodzi o jego nieśmiertelność, no coś, mój przodek już wcześniej przedłużał sobie życie, ale to zupełnie inna historia. Jestem ostatnim potomkiem rodu Kelthalów. Dla ciebie to może pestka, ale znaczy bardzo dużo dla Lawoka, kiedy w swojej kuli opuszczał Athele. Liczył już sobie z górą kilka wieków. Lawok przedłużał swoje życie, kradnąc ciała krewnych. Możecie wyobrazić sobie moją sytuację, jeśli on nadal żyje. Z tego też powodu moja krew może otworzyć wejście do kuli. Ale gościu, jak ty jesteś mocnym rycerzem, to kurde, my tam wpadamy, rozwalamy wszystko, zbieramy fanty i wychodzimy, wiecie, napompowani jakimiś super itemami w kieszeni i dodatkowym expem. Co ty się, kurcze, płaczesz? Nie rozumiem, w czym problem. Znaczy, on się boi, że go ten przodek zje i zabierze jego ciało, nie? Ale jak będziemy taką dużą, mocną ekipą, to przecież my to zwyciężymy. Siła przyjaźni i tak dalej. Czarodzieje nie byli ze mną co chwilę szczerzy. Jak proponujesz załatwić tę sprawę, czarodzieje? Nic nie wspomnieli na ten temat. Rzeczywiście zabiłeś dwóch ich towarzyszy? Ale o właśnie. Owszem, ale to nie było morderstwo. Oni pierwsi mnie zaatakowali. Nie chciałem z nimi współpracować i uciekłem przy pierwszej nadarzającej się sposobności. Ta historia jest bardziej zawiła, niż próbowano mi wmówić. Opowiedz, jak cała sprawa wygląda od początku do końca. Kilka tygodni temu w dzielnicy slumsów Athali pojawiła się kula sfer. Zbudował ją mój przodek nekromanta Lawok z myślą o podróżowaniu między sferami. To już mówiłeś, kolego. Lawok zniknął wraz z kulą przed z dwoma pięcioma wiekami. Słuch po nich zaginął aż do teraz. Nie mam ochoty na spotkanie z swoim przodkiem. A to już się zapętlasz. Tak, nawet tato samo gada. Dlaczegoś mielibyśmy się wierzyć, możesz kłamać. Nie jestem w stanie udowodnić prawdziwości swoich słów, panie, ale wystarczyłoby porównać moje pobudki i motywacje tamtych czarodziejów, a to jeszcze nie wszystko. Jestem ostatnim potomkiem rodu coś tam. No kurde, ale to... Musisz ze mną pójść, ale ja cię nie chcę zmuszać, tylko zrozum, że idziemy za rączkę i będziesz z nami w drużynie. I my pokonamy falę. Czarodzieje nie byli ze mną całkowicie szczerzy. Jak proponujesz załatwić tę sprawę? Proponuję, żebyśmy wrócili do miasta i razem weszli do kuli. W ten sposób dowiemy się, czy Lawok rzeczywiście żyje. Brawo, geniuszu, o to mi chodziło. A jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy mogli raz na zawsze zakończyć jego upiorny żywot. Będziecie mogli bez przeszkód zabrać wszystko, co znajdziecie w kuli. Magiczne przedmioty i cały dobytek Lawoka. Mnie to do niczego nie potrzebne. No teraz gadasz z sensem, o to właśnie chodziło. To wręcz nieprawdopodobne, że Lawok wciąż żył po tych 500 latach. Minęło wiele czasu, ale o ile wiem, podczas podróży między sferami czas... Ale to już mówiłeś. Dlaczego mielibyśmy zaufać mordercy? Zabiłeś dwóch zakopturzonych czarodziei. Nie, no bo oni tak za bardzo, wiecie, na pełnej chcieli od niego... Chcieli z nim rozmawiać. Twoja propozycja brzmi interesująco, ale czy zakopturzeni czarodziei nie będą usiłowali nam przeszkodzić? Czarodzieje nie spoczną, dopóki nie dostaną się do wewnątrz kuli, a im nie sposób długo się opierać, chyba że ma się w dowodzie dzielnych pomocników. W jaki sposób można w ogóle wejść do tej kuli? Ta cała opowieść brzmi mocno fantastycznie. Jestem ostatnim potomku, coś tam, no że krwią coś tam. Twoja propozycja brzmi interesująco, ale czy coś tam. A dlaczego nie mielibyśmy użyć twojego martwego ciała, żeby samemu dostać się do wnętrza kuli? Mam pewną koncepcję co do tego, w jaki sposób moja krew miałaby możliwość umożliwiać wejście do kuli. Zupełnie nie wiem jednak, do czego czarodziejom mogliby się przydać moje martwe ciało, ale tej tajemnicy pewnie nikomu by nie zdradzili tak samo jak ja swojej. Dlaczego mielibyśmy udać się morfercy? Dlaczego propozycja... Twoja propozycja brzmi zachęcająco, ale czy zakopturzeni czarodziei będą... No, że będą przeszkodzić. Nie zgadzam się, wolę otrzymać dobre stosunki z zakopturzonymi czarodziejami i zgarnąć nagrodę. Albo temu Gostkowi zaufamy, albo całej tej mafii tych czarodziejów zakapturzonych. A ci zakapturzeni czarodzieje to, wiecie, taka masoneria nad tym miastem. I w sumie
oni mieli nam zdradzić, jeżeli chyba mieliśmy jego znaleźć, żywego lub martwego, i go przyprowadzić do nich. I dzięki temu, wiecie, mieli nam powiedzieć, pomóc odnaleźć tą Imoen i tego dziwnego magucha. Ale na pewno i tak, nawet jeżeli jemu pomogę, to na pewno pewnie będzie możliwość odnaleźć Imoen. To, że jemu pomogę i oleję trochę tych tak lekko tak oleję tych zakapturzonych, to pewnie i tak się coś potem ułoży, że i tak będę musiał znaleźć. No bo nie wyobrażam sobie, że mógłbym stracić dla pomocy temu Gostkowi, żeby mógł stracić cały wątek odnalezienia Imoen, tego wątku głównego. Zresztą Imoen to mieli mi znaleźć ten... albo tamta taka mafia tych takich, no takich jakichś ciemnych asasynów, coś tam, albo tamte takie zombiaki na cmentarzu. No to ja jestem z tymi zombiakami na cmentarzu, ale tam jeszcze nie dokończyłem tego wątka. Ale raczej on nie wygląda na kogoś, co jest z wątku głównego, więc to jest jakiś pan poboczniak. Czyli nawet jakbym tym maguchom pewnie jego wydał, to na koniec by zakapturzeni czarodzieje powiedzieli: pracujemy nad tym, jak coś znajdziemy, to ci powiemy. I tyle, tak by się pewnie skończyło, albo powiedzieli: w sumie my i tak nic nie wiemy, ale i tak ci nie pomożemy. I w sumie to jest tajemnica w ogóle naszego zakonu. Czyli pewnie powinienem i tak temu Gostkowi pomóc. Nie zgadzam się, ale zostawię cię w spokoju. Znakomicie, dołącz do naszej kampanii i razem przekonamy się, co takiego znajduje się we wnętrzu twojej kuli sfer. No i fajnie się dogaduje, ciężko mi się z nim rozmawiało, ale ja nie mogę od tak sobie pyk na pstryknięcie palcami wywalić kogoś z teamu. Bo musiałbym, nie wiem, Nerę wywalić, bo jej wątek się już skończył, ale nie pamiętam, czy ona ma pusty ekwipunek. Wyśmienicie, dawno temu moja rodzina przysięgała zgładzić Lawoka. Gdyby się kiedyś znowu pojawił, może będę miał okazję wypełnić przysięgę. Najszczersze wyrazy podziękowania za propozycję pomocy. W porządku, ruszajmy. Zanim wyruszysz, zanim wyrazisz zgodę, powinieneś może wiedzieć, że zamierzam uratować swoją dawną przyjaciółkę Imoen, która, no tak... Siła rośnie wraz z liczbą, a jeśli będziesz potrzebować mojej pomocy przy wyrównaniu rachunków z tymi zakapturzonymi czarodziejami, jestem do usług. Ruszajmy zatem w drogę. Zakapturzeni czarodzieje dowiedzą się wkrótce o naszych poczynaniach. Musimy się przygotować. Będziemy musieli być ostrożni, jeśli zakapturzeni czarodzieje będą deptać nam po piętach, ale walczymy w dobrej sprawie, a nowy towarzysz jest zawsze mile widziany. Tylko kurde, jakbym cię teraz kopnął w dupcie, to czy ty gdzieś będziesz tutaj czekał na mnie? Czy już po wszystkim? Powinienem wiedzieć, czy będziemy dalej podróżować. Nie, na razie powinniśmy się rozdzielić. Jak sobie życzysz. Wrócę w takim razie do mojej chaty w górach. Gdybyście zmienili zdanie, chętnie znów wyruszę z wami w drogę. Na tym świecie jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zobaczenia. W porządku, przyjdziemy tam po ciebie, kiedy będziesz znów potrzebny. Dobra, czyli to zostaniesz sobie, nie? Nie... Uciekł! Oszukał mnie, miał tutaj zostać. Katana, włócznia, długi łuk refleksyjny. On prawdopodobnie sobie takich ninja broni pewnie by bił. Teraz jak wejdę i wyjdę, a tam się czasem jakiś nie odlicza czas, nie? Bo jest coś takiego, że jak ja spotykam kogoś, to on ma ileś tam dni na to, że można wykonać jego questa, a jak za długo będę zwlekał, to on może zniknąć. Mógłbym wywalić tam Nerę. Tylko by musiała zostawić wszystkie swoje itemy w sobie, bo ja tylko bym na chwilę wywalił z drużyny. Ale no skąd ja potem znajdę jakiś hełm, jakieś bransolety? Ja mam tylko te przedmioty na jedną ekipę. A nie, że każdy ma po trochu itemów. Chyba, że tam Arię bym wywalił. No. Bo ona ma takie trochę gorsze przedmioty. W sumie te wszystkie trzy czarodziejki są, wiecie, im się wszystkie fabułki pokończyły i one tylko są u mnie w drużynie tylko dlatego, że potrafią mocno przywalić z kuli ognia i są w ogóle takimi, wiecie, czarodziejuchami, które mi wszystko pomagają, ale normalnie to ja bym ich wszystkie wywalał z teamu, jak kogoś nowego spotykam. O, noszę jakąś maskę, która nic nie daje, parametry, nic nie ma. Ta maska pozwala zobaczyć rzeczy, których nie można było widzieć wcześniej, ale poza tym jej zastosowanie może budzić wątpliwości. To chyba do jakiegoś questa tylko była na chwilę ta maska, żeby coś zobaczyć, a ja ją noszę jak zwykły hełm, lol, to trzeba będzie kiedyś to wywalić gdzieś na śmietnik. Ale to ma fajny jakiś podręcznik golemów. Kurczę, musiałbym bardzo tutaj tasować drużynę. Może w ogóle powinienem
Ja chyba nawet save'a takiego nie miałem mocnego. Zanim w ogóle przyszedłem do jego chatki, to powinienem mieć save'a. A kiedy ja ostatni raz zapisywałem? Tu jest chyba przed jego domkiem autozapis. O właśnie, to tutaj zapiszemy. Możliwe, że ja później z nim porozmawiam, wiecie? Nawet mogę zamienić z tobą słówko na Leo. Oczywiście, Hickstead, co mogę dla ciebie zrobić? Możesz przestać przeglądać moje rzeczy, gdy uważasz, że jestem zbyt zajęta, by to zauważyć. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Żebyś nie wiedziała, że wampiry mają wysoce rozwinięty zmysł węchu. Wiedziałem o tym, na chwilę zapomniałem, ale mimo wszystko jest to coś, czego byłam świadoma. Czy chcesz mi coś powiedzieć? Przepraszam, że grzebałem w twoich rzeczach. A co chciałeś tam znaleźć? Wiesz przecież, że wszystko, co wartościowe, noszę zawsze przy sobie. Nie zamierzałam cię obrabować. Czyżby? Nie, ja tylko chciałam zobaczyć, jakie rzeczy nosisz ze sobą. Chciałam się przekonać, czy są równie egzotyczne jak ty. I nie są. To zwykłe zapasy. Przykro mi, że cię rozczarowałam. Następnym razem, jak będziesz chciała się dowiedzieć czegoś o mnie, czy też o kimś innym, po prostu zapytaj. Inne zachowanie jest niegrzeczne. Niegrzeczne? Miałam na myśli, wybacz, następnym razem uczynię, jak zechcesz. I dobrze. Dobra, nie wchodzę tam do niego. Kiedyś go spotkamy, nie? Kiedyś ja będę wiedział, że tu jest taki pan, który czeka na drużynę. Ale ja na razie się nie zamierzam z nim spotkać. Osłabiłoby mi to drużynę, ja jeszcze muszę, wiecie, tę jaskinię rozbić tym teamem, który mam. A, może powinienem pogadać z tym. Z burmistrzem, a to jak wrócę i pogadam o tych miśkach, co tam stoją. W tych ograch. Co my tu mamy? Wygląda jak arena do walki z bossem. Możemy sobie puścić jakieś... Chociaż to... Deepsea. Pinky Winky Deepsea sobie walniemy. I włącz psalm. Bo to wygląda jak walka z bossem. Tu chyba ciało leży przede mną. Nie ma tu jakiegoś pułapki. Skanuj, skanuj. Nie, tu do góry też nic nie ma. Coś tu... Ej, ktoś coś rzucił we mnie od góry. Co? Umrowy kolos, zamet Nalia. Rzut obronny przeciwko czarom. A, tam normalnie wejście jest do góry. Pułapka włączona, no przecież... A, zabójczy mimik. Jej, ja się patrzyłem, co to jest. A to mimik jest. Dobra, krew mimika, diament, pocisk, ale ten pocisk od razu dajemy tobie na przykład. A diament tutaj. Krew mimika, fajnie. A to idzie tutaj do ciebie, a ty sobie rzucasz tutaj, dobra. Włócznia. Tak? Nie wiem, podchodzę do tej skrzynki, tak oglądam ją, obserwuję. A coś nie chciała się ona dobrze włączyć. Umbrowy kolos. Co za żuczek. A! Ja już z takimi walczyłem kiedyś. I oni byli bardzo silni na początku gry, pamiętam. Bardzo, bardzo byli silni. Czemu reszta drużyny nie może tu wejść? Pomocy z moimi ranami. Ty, subcie umiera. Nie zdążę go uleczyć. W główce mu się popsuło coś. Czytaj. Pamiętam te umbrowe kolosy i bardzo mi napsuły krwi. Chyba, że puścimy im... śmierdzącą chmurę. A, pamiętam, że jakoś pojedynczo ich wyciągałem. Teraz F2. Z bliska to główionko bicie. Nie no, Hexa, ty zawsze musisz najwięcej dostać. Zdechło? Subcia, dawaj jakąś barierę dla teamu. A poleciało. To jest subcio. Czemu on nie bije, tylko harem musi tankować. I ten gaz nic nie dał. Mocny gaz. Dobra, zanim gaz nie zniknie, to wy się tutaj podleczajcie. Ciach. Ciach. Czemu nie poleciało? No lecz, lecz. No co jest? No nie wchodzą w leczenie.
Nie wiem, ze 3 leczenia w ogóle nie siadły. Na tą nalię. Coś ona ma jakieś dziwną taką falę na sobie. I na nią leczenia nie wchodzą. Dobra, wszyscy są na bliski dystans ustawieni. Mapa i obszar. To już jest koniec, a tylko te 2 żuki tu mieszkały. Skanuj. No to gdzie ja mam znaleźć tych przeciwników? Jak to tylko ta drużyna jest, żadnych wilków nie widzę, nikogo więcej. Kasa. Bełt, strzałka. Młot bojowy, krótki miecz. Subcio bierze to. I sprzedamy to. To tutaj, to tutaj. A te mieczyki będą na sprzedaż. A ty sobie papierek tutaj wrzucasz. Dobra. No tylko jeden mimik tu mieszka. To od razu damy temu czarodziejowi. Dziwne. I co ja mam tu dalej znaleźć? Czyli tutaj tylko ta jedna drużyna jest. A co to za misie kolorowe? Bije z cienia? Coś było, że chyba w nocy przychodziły takie potwory. Możecie sobie jakąś... Aha, subcia już nie ma. Te pszczółki takie AOE, o właśnie, to nam nic nie zrobi, a wrogów fajnie porozprasza. Może animacje martwego. Dobra, będziemy mieli szkieletora do pomocy. Chyba damy radę to pokonać. Nie muszę wyczarowywać dodatkowego przyjaciela. Przywołańca. Łatwo się zabije. Czy ja mam tutaj po nocy chodzić? Wilki słyszę, wyją. Teraz jeszcze z tego kufelka sobie pociągniemy. Gulgaj. I ty sobie jeszcze pogulgaj, a ty będziesz leczyła tą. Arię. Zombiak między nami sobie stoi. Wyczarowałem na szybko. Nekromancja w tym świecie nie jest zakazana. Jest po prostu zwykłą taką... Potrzebujesz pomocy, to sobie wyczarowujesz. Nic się złego nie dzieje. Ale naprawdę, tu nie ma nikogo oprócz tych gnoli, gnomów i tak dalej. Żadnych wilków ja tu nie widzę. Tu coś mi tupta w prawym uchu. Bardzo wyraźnie słyszę w prawym uchu. A po ciemku, po nocy wejdźmy do jej domu. Szkielet wojownik. Ty kolego, ty miałeś z nami iść. A wejdziesz do miasta i ci nie zabiją tego szkieleta? A chwila, bo ja tutaj jeszcze za tym... Za tą oberżą za bardzo nie zwiedzałem. Kurczak. Minimum czasu, by z tobą jesteśmy gadać. Tylko dobrymi ludźmi, którzy uciekli z zamrożonych farm przybyszu. Do obcych chcemy tylko, żeby nas zostawili w spokoju. Co masz powiedzieć o tutejszych morderstwach? Nie mogę ci nic powiedzieć. Wszyscy jesteśmy postrzeżeni. Chcemy tylko coś tam, bla bla. Ale to zabiłem te 2 takie czarne żuki. To chyba to było złem. Czy potrzebujesz czegoś, musimy powiedzieć o morderstwach? Mój, coś tam uciekliśmy z Dobra, nic nie możecie powiedzieć. Ten może by mi coś powiedział, tylko że go obraziłem. Nie mam czasu, by z tobą gadać. Dobra. I nic nie znaleźliśmy na tym terenie. Krew mimika mogę co najwyżej oddać. Kim jesteś ciągle zmartwiony, co? Moja ukochana, jej coś tam wpływowym czarodziejem, bla bla, nazywa się coś tam, bla bla. Mogę usunąć jej ojca, nie bądź mięczakiem. A może powiem mu, nie bądź mięczakiem, tylko po prostu to powiedz. Nie bądź mięczakiem, idź i ją weź, a jeśli on się sprzeciwi, to go zabij. Ja nie chcę używać przemocy, bla bla. Dobra, on jest nieszczęśliwym człowiekiem. Nie da mu się pomóc. Chcesz czegoś, przybyszu? Tak udało mi się znaleźć tę krew mimika. He, pokaż mi, co tam masz. Tak, widzę doskonale, chłopcze, doskonale. Nie wiem, gdzie udało ci się to znaleźć, ale oto
Jest. Pozwoliłem sobie już wcześniej odnaleźć ten miecz. Tak na wszelki wypadek, gdybym byłem wyjątkowo przewidujący, prawda? I tylko go odkurzyłem, więc proszę, to dla ciebie całkiem zasłużoną nagrodę mogę dodać. No, a teraz potrzebuję tylko dodać do tego golema i robota skończona. W końcu będę w stanie opuścić to miejsce, będąc pewien, że nikt nie będzie molestował Klilete pod moją nieobecność. A to pewnie on będzie zabójczy, ten golem. Tak, przebudź się, moja istoto, przebudź się i słuchaj moich rozkazów. Co się dzieje? Nie, cofnij się, rozkazuję ci. Ojcze! Ty, pomóżmy mu. Krew potwora wlewać do golema to nie jest mądra rzecz. Ojcze, ty żyjesz, och, bogom niech będą dzięki. Tak, żyje moja córka dzięki tym miłym nieznajomym. Kolety, co się stało? Och, dar, to było okropne. Jedno z moich stworzeń zwróciło się przeciwko mnie, chłopcze. Zdaje mi się, że nie jestem tak mądry i potężny, jak na początku myślałem. I może byłem też głupcem, jeśli chodzi o inne decyzje. Dar, chłopcze, jeśli obiecasz, że zajmiesz się moją córką i będziesz z nią chronić wciąż, wciąż jej pragniesz, nie będę stawał ci na drodze. Musiał taką traumę przeżyć, żeby nagle się zgodzić. No dobra. No chodźcie, mówisz poważnie, dziękuję. Rzeczywiście, dziękuję ci, Jelimien. Będę dbał o kolety, możesz być pewny. Chodź, moja ukochana, nie przegapimy tej okazji. Uciekli. A ty co? Wielkie dzięki, chłopcze, za ocalenie życia głupiego czarodzieja. Ach, moja córka odeszła, sądzę, że sam też pójdę i zastanowię się nad tym, co uczyniłem. Aha. I zostawiliście dom. No nie trzeba mi dużo powtarzać. Ciach, zwoje, bum. Co tu jeszcze? Ale fajne macie naszyjniki. Bum, złotóweczka. Co tam jeszcze macie? A tutaj to już wcześniej okradłem. No, dzięki, że zostawiliście mi wszystko. A jeszcze mi miecz podarował, chyba ten krótki miecz. No to dobra. Tak. Dobra. A mogłem tym dzieciakom piwo też przynieść, to bym miał więcej expo. By się opiły te dzieciaki, ale przynajmniej bym miał dużo expo. I miałem powiedzieć burmistrzowi, że te gnole nie są, wiecie, jakieś nieprzyjazne. Rozmawiałem z Ognem Melfylem i nie wierzę, że to on albo jego kamraci byli odpowiedzialni za wasze problemy. Co? Ale byłem pewien, że to te potwory są mordercami. Co cię tak przekonało do ich niewinności? Kamraci Muldafa także giną, tak samo jak i twoje ludzie. Melduf martwi się o się nie mniej niż ty. Och, to bardzo złe wieści, skoro nawet ogry się martwią. To cóż my powinniśmy zrobić? W zasadzie Melduf przeze mnie propozycję. On i jego ludzie zapewniają wiosce ochronę w zamian za pokojowe stosunki i od czasu do czasu odrobinę dostępu do waszych straganów. Będę nadal szukać źródła waszych problemów. Nie, coś takiego. Naprawdę? Muszę rzec, że to wcale nie taki zły koncept. Jeśli temu ogrowi można zaufać, znaczy się, dzięki panie, że przynosisz mi ten pomysł. Będę musiał iść i pomówić z nim, jak mniemam. Wszyscy mogliśmy na tym skorzystać. Skoro nie bierzemy już pod rozwagę ogrów, mogę tylko radzić, aby iść niezwłocznie do chaty Mildiri. Tam musi być jakaś wskazówka. Co się z nią stało? No ale przecież byłem tam. Chyba że ja miałem tę karteczkę podnieść do ręki. A ty gdzie idziesz? Aha, w ścianę sobie wszedł. No nie wiem, chyba że jeszcze raz. Chyba że ja muszę te wszystkie karteczki sobie pobrać do kieszeni. A ty co tak tutaj stoisz? Już nikogo nie ma. Nie mogę uwierzyć, że kupiliście tym głupim dzieciakom miecze. Nelker jest moim synem i jest do niczego. Te dzieciaki tylko dadzą się pozabijać. A to ja nie wiem, gdzie one poszły z tymi mieczami i szczerze powiedziawszy, Gucio mnie to interesuje. Ja im kupiłem, żeby dla expo. A co tam było? A, to było chyba wyjście takie do góry. Dobra, no nie wiem. Będziemy tutaj się rozglądać. Co dalej? I to by było tyle na razie po panu. Na razie nie wiem, mam wrażenie, że wszystko dobrze robię. A co to było? Glif strażniczy. Szukałem tego glifu. A zaraz, zróbmy sobie eksperyment, jak to działa.
można pominąć milczeniem. Aha. Zmień swoje zachowanie, bo staniemy się wrogami. Nigdy nie powinnam pozwolić ci. Nie sądzę, żeby ta grupa robiła wszystko, co w jej mocy, by zwalczać zło. Raczej nie dołączę do nich powtórnie. I can't take any more of this. I'm not judging, really, I'm not. It's just that... Oh, by the hells, I am judging. How can you keep going on like this? Way too many people. Ja chciałem tylko zobaczyć, jak działa glif strażniczy. Zamordowałem całe miasto. Tylko Hextat ze mną została. Jej nie przeszkadza, że jestem zły. Dobra. Do następnego, na razie, popa.